Dzień dobry Państwu. Upewnię się, czy z technicznego punktu widzenia, słyszenia, jestem słyszalny. Bardzo się cieszę z tego powodu. Przyjmę jakąś pozycję wyjściową. I dopowiem tylko, że oprócz tego, że UW i Wydział Biologii skończyłem lat temu parę, to nie porzuciłem jednostki i próbuję się zdoktoryzować tamże. Proszę nie pytać, kiedy to trwa. Jednocześnie jestem zatrudniony jako asystent w Zakładzie Genetyki Bakterii w grupie profesora Dariusza Bartosika i owszem, zajmuję się tam genetyką bakterii, nie życiem 2.0, nie. I przez pewien czas, kiedy pani profesor zaprosiła mnie do powiedzenia prędzej czy później wykładu w ramach kawiarni, zastanawiałem się, że może zanudzę Państwa powieścią o tym, co rzeczywiście robię na co dzień, ale w międzyczasie i w czasie dogadywania terminu pojawił się dość ciekawy temat, który, jak wspólnie stwierdziliśmy, warto byłoby poruszyć. Jeżeli Państwo śledzą media ogólnopolskie, to dosłownie miesiąc temu, w połowie maja, w różnych mniej lub bardziej poczytnych miejscach, czy to w internecie, czy to w gazetach papierowych, które jeszcze wychodzą, pojawiła się masa nagłówków typu: czy naukowcy stworzyli sztuczne życie? Nowa forma życia. Genetycy stworzyli bakterie z całkowicie sztucznym DNA. Stworzono pierwsze w pełni syntetyczne życie, a niektórzy nawet kusili się o dość dokładne opisy tego, co i jak zrobiono w artykule, który właśnie miesiąc temu ukazał się w Science. Proszę Państwa, nagłówki, no, dość mocne. I te, które zakończone są znakiem zapytania, Państwo pewno znają znak, prawo nagłówków Bettridge'a. Jeżeli nagłówek zakończony jest znakiem zapytania i zawiera w sobie pytanie tak czy nie, to zazwyczaj się odpowiada na nie nie. Tym się język prasowy cechuje. Natomiast prawda jest po środku, a ponieważ w tym przypadku, a raczej leży w semantyce. I ja na tym dzisiejszym naszym spotkaniu chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, co ci naukowcy zrobili miesiąc temu, co się w dziedzinie, w której oni pracują, robi od lat kilkudziesięciu. I mam nadzieję, że na koniec sami Państwo będą Państwo w stanie rozstrzygnąć, albo będzie to dobry przyczynek do dyskusji, czy rzeczywiście to, co zrobiono, to jest życie 2.0. Co to znaczy sztuczny? Co to znaczy syntetyczny? Taką mam nadzieję. Natomiast na początek chciałem Państwa zapytać o coś. Chciałem zapytać o to, co jest dobrą regułą w przygotowaniu jakichkolwiek wykładów popularno-naukowych, to znaczy poznaj swoją widownię. Ja chciałem zapytać, ilu z Państwa jest bądź uznaje się za biologa, mniej więcej. Cieszy mnie to niezmiernie. Te osoby bardzo proszę o reagowanie, gdybym powiedział coś skandalicznie głupiego, bo nie ma nic gorszego, jeżeli ktoś wychodzi jak z katedra, mówi, a okazuje się, że duża część z tego to kompletna bzdura, więc naprawdę proszę o głośny krzyk i powstanie, jeżeli powiem absolutną herezję. Natomiast resztę z Państwa chciałem uspokoić, że a i owszem, jak mógłbym wskoczyć od razu w tematykę tego artykułu, o którym wspomniałem, ale nie zrobię tego, proszę Państwa, gdyż zdałem sobie sprawę, przygotowując ten wykład, żeby Państwo zrozumieli, co się tam dzieje, musimy przejść przez krótki wykład biologii molekularnej i temu będzie poświęcona pierwsza część tego wykładu. A potem Państwo zobaczą, że to wszystko jest bardzo proste, że te wszystkie eksperymenty w tej dziedzinie są bardzo eleganckie, o ile wiemy, z czym to się je. Jeżeli chodzi o biologię molekularną, skończyłem taką specjalność na biotechnologii, biologia molekularna, mogę sobie wpisywać, że jestem biologiem molekularnym, chociaż się nie czuję zupełnie, to jest bardzo ciekawa działka nauki, proszę Państwa. Bo chciałem zwrócić Państwa uwagę, że o niej się mówi.
dużo. O niej się dużo myśli. Na temat biologii molekularnej mamy opinię. My, generalnie, jako społeczeństwo. Każdy z nas, może Państwo jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy, ale proszę się zastanowić, ilu z Państwa ma wyrobioną opinię na temat sporu Chomskiego i Everetta na temat tego, czy język Piraha jest rekurencyjny, czy nie? Albo jakie jest Państwa podejście do hipotezy Riemanna? Albo, nie wiem, zastanawiali się Państwo tak na co dzień, jakie były główne przyczyny upadku Imperium Osmańskiego na przykład? No nie, zazwyczaj nie mamy wyrobionej opinii. Natomiast co do genetycznie modyfikowanych organizmów, każdy celebryta ma wyrobioną opinię. Państwo mają wyrobioną opinię. Biologia molekularna jest na świeczniku. Dużo się o niej mówi, ale śmiem twierdzić, że niewielu z nas tak w nocy o północy byłoby zdolnymi przypomnieć sobie fakty ze szkoły i fakty podstawowe, które biologię molekularną w ogóle trzymają w ryzach. Mi się wydaje, że wiele mówi się o modyfikacjach genetycznych, genetyce w ogóle, GMO, w taki sposób, jak gdyby mówić o chemii bez wzięcia pod uwagę tego, że istnieją atomy. To tak robiono w średniowieczu i to się nazywało alchemia. To nie prowadziło donikąd, aczkolwiek chemia jest o wiele lepsza. I trochę w takim punkcie jest biologia molekularna. Stąd ta moja wewnętrzna potrzeba, aby trochę Państwu o niej na początek opowiedzieć i tym samym wprowadzić do głównej tematyki. Weźmy choćby to, co się dzieje na tych zdjęciach, którymi opatrzone te artykuły. Zdjęciach, grafikach. To jest moje ulubiony typ. Proszę Państwa, coś, co ma przedstawiać, i to Państwo zgadną, nawet nie biolodzy zgadną, co to ma przedstawiać. Proszę śmiało. Podwójną helisę, bo spirala jest płaska. A helisa to jakbyśmy wycięli spiralę i ją podnieśli do góry. Ale tak, tak, DNA, tak, podwójna helisa DNA. Nawet nie będąc biologami doskonale znamy to. Nie mam zielonego pojęcia, jacy naukowcy na świecie są w stanie tak składać helisę DNA, ale dobrze, rozumiem, licencja poetyka, nie ma problemu. Natomiast tutaj, nie widzą Państwo, ale ja mam lepszy przykład za chwilę, kilka lepszych przykładów. Tej helisy DNA takie pseudonaturalne. Zazwyczaj zielone bądź niebieskie, co ciekawe. I to, to nie jest schemat. Jak na to patrzymy, to nie myślimy od razu, że to jest schemat. To ma nam przypominać jakąś mikrofotografię, jakieś może modelowanie. Ja osobiście jestem fanem. Jestem fanem takich zdjęć. Każda nowa grafika tego typu naprawdę pobudza moje emocje, przede wszystkim dlatego, że one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a jednocześnie są na tyle złożone, że osoba niezbyt dobrze zorientowana w temacie zostanie zmanipulowana, krótko mówiąc. Więc od tego, jak DNA wygląda, zacznę. I jeszcze lepsze są proste schematy, ale które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Już widzę biologów, którzy się śmieją, że tutaj mamy T, C, C, T, T, wszędzie, gdzie się da. I taka skręcona drabinka z literek ze Scrabla, co również nie ma związku z rzeczywistością, o czym za moment. Więc żeby takim mitom, takie mity obalić, zaczniemy od całkowitych podstaw. Swoją drogą, proszę zwrócić uwagę, że tutaj też jest takie cudo. Ja za tym nie stałem, nie wiem, kto za tym stał. Generalnie mi się podoba, ale nie. Proszę Państwa, ten artykuł, który jest przyczynkiem do tematu dzisiejszego wykładu, ukazał się w Science, czy w Nature? Można się pomylić, powiem Państwu potem, uściśle. Grupa z Cambridge, tak brzmi jego tytuł i generalnie mógłbym podsumować go krótko, że no cóż zrobiono w tym epokowej pracy? Ano, zrekodowano genom Escherichia coli w ten sposób, że usunięto dwa kodony serynowe i jeden kodon stop. I
i w sumie tyle. No, biolodzy już wiedzą, o co chodzi, pewnie poruszą go, no, to zrobione, No. Ale żeby Państwo zrozumieli, co powiedziałem, zacznijmy od początku. Jako się rzekło, zaczynamy od DNA. Tak to wygląda w nieco lepszym modelu, takim, który pokazuje powierzchnię sfer van der Waalsa. DNA jako podwójna helisa jest bardzo wąskie. To są zaledwie 2 nanometry, czyli no małe kilkadziesiąt albo duże kilkanaście atomów węgla jeden obok drugiego. Więc niemożliwe jest, jak na tych grafikach, które Państwo widzieli wcześniej, że tam jest jakaś powierzchnia, która ma jakieś załomki i na nim się odbija światło. Nie. Oczywiście kolory są całkowicie arbitralne, żebyśmy tylko wiedzieli, co się dzieje. I ten obraz my znamy doskonale, bo od kilkudziesięciu ładnych lat wiemy, że DNA jest uniwersalnym nośnikiem informacji w świecie żywym. Informacja w DNA zakodowana jest bezpośrednio w jego strukturze. To jest polimer, proszę Państwa. Polimer złożony z 4 podstawowych części, 4 rodzajów podstawowych części, które nazywamy nukleotydami. I wszystko, co dzisiaj powiem, zasadza się na fundamentalnej regule parowania tychże nukleotydów T z A, C z G. Proszę zapamiętać, że tak to wygląda. Nie, w terminologii szczegółowej unikam jak ognia, więc zupełnie mnie nie interesuje, żeby Państwo zapamiętywali te miny, guaniny, cytozyny, adeniny. T, A, C, G, G, C, T, A. Oddziaływanie między tymi 4 związkami chemicznymi spaja nam ten kształt, które wszyscy Państwo doskonale rozpoznają jako podwójna helisa DNA. Teraz całym klucz do zrozumienia kopiowania DNA, czyli tego, co sprawia, że ta cząsteczka chemiczna jest nośnikiem informacji, jest zawarty w tejże strukturze. Kiedy w 1953 roku Watson i Crick, bazując na swoich poniekąd również kawiarnianych rozważaniach, ale też na wynikach prac między innymi Wilkinsa i Franklin, opisywali w Nature strukturę podwójnej helisy, na samym końcu dodali taki mały akapit, w którym pisali, że nie umknęło ich uwadze, że to specyficzne parowanie zasad A, T, G, C od razu sugeruje, w jaki sposób DNA jest kopiowane. Bo cóż byłoby nam, proszę Państwa, po cząsteczce, która jest nośnikiem informacji, jeżeli ona nie mogłaby być kopiowana? Mielibyśmy wówczas organizmy, które są trwałe, a nie są zdolne do rozmnażania, ponieważ w procesie rozmnażania my przekazujemy informacje kolejnemu pokoleniu. Przed podziałem komórki musi dojść do powielenia informacji genetycznej. A co za tym idzie, co jest temu równoznaczne? Powielenia cząsteczki DNA. To powielenie nazywamy replikacją. Proszę się wpatrzeć w ten, w tą animację. Ona w pewnym momencie może być zwodnicza. Ja często się, jak na nią patrzę, łapałem na tym, że wydaje mi się, że proces przebiega z tej strony w tę, ale proces przebiega z lewej do prawej. Czyli z jednej podwójnej nici DNA, która jest zespolona w tym kształcie przez parowanie GCTA, powstają 2 podwójne nici potomne. Helisa się rozplata i na podstawie każdej nici dobudowywana jest 2. I ta magia kopiowania zasadza się na tym, że zawsze A z T, G z C. Czyli jak rozdzielimy 2 helisy, to na
to na bazie każdej z nich możemy bezbłędnie dobudować drugą. Będę robił takie przerwy, żeby się upewnić, że to tak osiada Państwu w głowach. To jest krytyczne. Więc z jednej cząsteczki DNA powstają dwie cząsteczki potomne i każda powstająca cząsteczka zawiera jedną nić macierzystą i jedną nową. Uczenie mówimy, że replikacja jest semikonserwatywna. Co mam nadzieję wynika wprost z tego, co Państwo widzą. Tak to wygląda w trochę lepszym modelu. To nie jest takie proste jak na tamtym schemacie, ale takich modeli będę dzisiaj unikał, bo one nie dodają niczego do zrozumienia głównych reguł, które rządzą tymi podstawowymi procesami życiowymi. A więc mamy DNA, nośnik informacji. Informacją, może nie podkreśliłem tego, informacją, samą informacją, która jest w DNA, jest sekwencja G, C, T, G, T, T, C, G, T, T, T. Kolejność tych cegiełek jest owąż informacją. Więc wiemy już, że DNA może tworzyć własną kopię w procesie zwanym replikacją. Ale to za mało, bo doskonale Państwo wiedzą, że DNA jest czymś w rodzaju planu, czymś w rodzaju instrukcji, jak to per analogiam często się mówi, według którego zbudowane są organizmy żywe. No a cóż byśmy mieli z planu, jeżeli nie bylibyśmy w stanie go realizować? No więc musi istnieć sposób, w który informacja zawarta w DNA, sekwencja nukleotydów G, C, T, T, G, T, T, A, T, 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 jest przekładana na to, co widzimy, czyli na organizmy żywe. Krótko mówiąc, jak z planu dojść do produktu? I o ile znowu tutaj odniosę się do powszechnego rozumienia biologii, o ile przypadkowo zapytana osoba zawsze powie, no DNA, materiał genetyczny, informacja genetyczna, to nie wszyscy, testowałem to, są w stanie stwierdzić, co ta informacja tak naprawdę koduje. No bo powiedzieć, że no koduje instrukcje, w jaki sposób, według której zbudowane są komórki, to trochę za mało. Proszę Państwa, tym produktem, w pierwszym przybliżeniu, który koduje DNA, są białka. Białka. Białka są produktem, dla którego plan zawarty jest w DNA. Kto z Państwa ma bardziej inżynierskie zacięcie, to pewnie stwierdzi, że no dobrze, ale nie jest tak łatwo przejść z planu do produktu. I zazwyczaj plan, blueprint, jak mawiają anglosasi, jest bazą. Natomiast po drodze mamy pewne punkty pośrednie. I również między DNA a białkami nie mamy bezpośredniego połączenia, ale mamy pewien intermediat, pośrednik, jakim jest na tej drodze związek, który nazywamy mRNA, który podobnie jak DNA jest kwasem nukleinowym. Co się dzieje na tej drodze, opowiem za moment. Ten schemat powstał bardzo dawno temu, tuż po odkryciu zasady, według której zbudowana jest helisa DNA, współodkrywca helisy Crick w 56 sformułował coś, co w jego nomenklaturze nazywamy do dziś centralnym dogmatem biologii molekularnej. Nie jest to zbyt szczęśliwe sformułowanie, co Crick przyznał sam w swojej biografii i też we wspomnieniach jego współpracowników pojawia się ta historia, no bo dogmat to nie jest słowo, które lubimy używać w nauce. To nie jest dogma. To nie jest tak, że Crick z Watsonem sobie usiedli i stwierdzili, tak jest, tak być musi i to jest niedyskutowalne.
Nie, to możemy to eksperymentalnie sprawdzić, możemy bardzo łatwo wymyśleć eksperyment, który może to sfalsyfikować, jak metoda naukowa nakazuje. Natomiast rzeczywiście jest to fakt. Jest to fakt naukowy. A za tym stwierdzeniem stoi to, że Crick, jak przyznał, po prostu za bardzo nie wiedział, co znaczy dogmat i że nie można tego używać w języku naukowym. Więc to się trzyma. I ten dogmat, proszę Państwa, mówi tyle, że informacja genetyczna przechodzi z DNA przez RNA na białka, ale nie w drugą stronę. Słucham. Może lepiej od razu używać trzeba paradygmatu. Może. Ale to no, Crickowi już tego nie powiemy, ale tak, zdecydowanie. Natomiast rzeczywiście utarło się mówić dogmat i tak to trwa. Wracając, z białek nie wrócimy do DNA w sposób naturalny. Nie ma możliwości, aby informacja zawarta w białkach przeszła na DNA. Dlaczego, zrozumieją Państwo za chwilę. Zwróćmy uwagę na ten pierwszy etap, czyli etap, w czasie którego sekwencja DNA jest przepisywana na ten związek pośredni, czyli na RNA. Jest przepisywana, dlatego nazywamy ten proces transkrypcją. Bardzo szybko ta animacja się wyświetla, ale się będzie powtarzać. Proszę się nie obawiać. Podwójna helisa DNA w procesie transkrypcji jest rozplatana i znowu mamy do czynienia z budową nowej cząsteczki przy wykorzystaniu faktu komplementarności zasad. Czerwona cząsteczka obrazuje nić mRNA, którą, jak Państwo się wpatrzą w kolejnym powtórzeniu, ma nukleotydy odpowiadające komplementarnie temu, co mamy na nici DNA. Znowu ta sama zasada z małą gwiazdką, bo zamiast T w mRNA mamy związek nazywany skrótowo U, uracyl. Niemniej widzą Państwo, że dzięki temu procesowi informacja jest, a i owszem, przepisywana, ale generalnie nic się jej nie staje. DNA jako taki nie jest naruszony. Natomiast mRNA jest wolny i gotowy do dalszych działań. Teraz, jak wspomniałem, jest to tylko przepisywanie informacji, ponieważ zarówno DNA, jak i RNA to kwasy nukleinowe i składają się z czterech tego samego typu związków, z czterech rodzajów zasad azotowych, przy czym, jak wspomniałem przed chwilą, zamiast związku T, czyli tyminy, w mRNA występuje uracyl oznaczany literą U, który paruje analogicznie do tyminy, czyli paruje ze związkiem A, GCAU lub GCAT. Jest to sobie równoważne. I teraz, proszę Państwa, ten alfabet czterech zasad jest przekładany na alfabet złożony z 20 liter w przypadku białek. Literami w przypadku białek są aminokwasy, związki o podobnym szkielecie, ale różniące się grupami funkcyjnymi. I o ile z jednej strony są one zdolne do wchodzenia w reakcję z samymi sobą, to z drugiej strony każdy z nich koduje ten łańcuch boczny, zaznaczony tutaj na różowo, o trochę innych właściwościach, trochę innej wielkości, wskutek czego jest to taka menażeria o różnych właściwościach, co ma swoje przełożenie w różnych właściwościach, jakie wykazują białka. I teraz kluczowe jest tutaj to, w jaki sposób język czterech liter DNA i RNA jest przekładany na język aminokwasów w białkach. I sekwencja DNA jest przekładana na sekwencję aminokwasów według reguł kodu genetycznego. To, co się pojawi za chwilę na slajdzie, jest absolutnie krytyczne do zrozumienia
tego, co się będzie działo przez dalszą część tego wykładu. Więc zwracam Państwu uwagę na to, co tu się dzieje. Ta tabelka pokazuje kod genetyczny. Bo wbrew temu, co czasem w popularnej prasie można przeczytać, kod genetyczny to nie jest materiał genetyczny. Kod genetyczny to jest sposób, to jest reguła, za pomocą której odczytuje się informacje w DNA i przekłada na informację, która jest zawarta w białkach. Przyjrzyjmy się tej tabelce. Państwo mogą zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z zapisem sekwencji w DNA, trójkowej sekwencji DNA, której odpowiada skrót nazwy aminokwasu. Ta trójka nukleotydów, tutaj jak Państwo widzą, zapisana w formacie RNA, czyli z U, a nie z T, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Ta trójka nukleotydów nazywana jest kodonem, bo trzy kolejne nukleotydy w DNA przekładają się na jeden aminokwas w białku. I z odpowiednio matematycznym zacięciem można stwierdzić, że inaczej być nie może. Bo skoro mamy cztery litery w DNA i 20 aminokwasów, to trójka jest najmniejszą liczbą kombinacji, która może zapisać liczbę 20. Gdyby jedna litera w DNA odpowiadała jednemu aminokwasowi, no to zapisalibyśmy tylko cztery aminokwasy. Gdyby dwie litery, gdybyśmy mieli dwie litery do dyspozycji, no to moglibyśmy napisać 4 razy 4, tylko 16 aminokwasów. Aminokwasów jest 20, z tych czego musimy wykorzystać trójkę. 4 możliwości razy 4 możliwości razy 4 możliwości. Dlatego kodonów w tej tabeli jest 64 i mamy pogrupowane według pierwszej, drugiej i trzeciej zasady kodonu. Co za tym idzie, to fakt, że te 20 aminokwasów nie jest kodowane czasem przez kilka kodonów. Mówimy, że kod genetyczny jest zdegenerowany. Jeden aminokwas może być kodowany przez wiele kodonów. I tak na przykład fenyloalanina jest kodowana przez dwa różne kodony, UUU i UUC, natomiast seryna aż przez 6. I oprócz tego w kodzie genetycznym uwzględniony jest kodon start, od którego zaczyna się łańcuch aminokwasów w białku. On też nie tylko zaczyna, ale też koduje jeden z aminokwasów, metioninę. A są też trzy kropki, trzy kodony, które pokazują, to jest koniec białka. Są kodony stop, UAA, UAG i UGA. To jest sposób. Mam nadzieję, że na to tak Państwo patrzą. To jest kod przekładający jeden język na drugi. Oczywiście Państwo na to patrzą i widzą literki, które nic Państwu bliższego nie mówią, ale za tymi literami stoją z jednej strony związki budujące DNA i RNA, a z drugiej związki, które budują białka o całkiem innej naturze chemicznej. Więc jak to się dzieje, że one... Że istnieje ta zależność, o tym za sekundę. Ważne jest, żebyśmy zdali sobie też sprawę, że kod genetyczny jest niemal uniwersalny, to znaczy niezależnie od tego, czy rozpatrujemy bakterie, czy rozpatrujemy ludzi, czy rozpatrujemy rośliny, to te zasady są zachowywane. Te zasady są zachowywane. Tak to się dzieje, przy czym niemal jest kluczowe, bo są pewne minimalne odstępstwa, ale nie mają one znaczenia dla całości tego, o czym mówimy. Słucham? Nie. To są różnice w niektórych kodonach tylko. Nie jest tak, że mamy organizmy, nie spełniają tych reguł, o których mówiliśmy. I jeszcze raz zwracam Państwa uwagę, że kod genetyczny, a materiał genetyczny to zupełnie co innego. Kod genetyczny jest jeden stały z małymi wahnięciami. Więc jeżeli zobaczą Państwo artykuły mówiące, że naukowcy walczą z głodem przez złamanie genetycznego kodu pszenicy, albo badacze poznali kod genetyczny kawy, jest małe prawdopodobieństwo, że chodzi o to, że akurat w kawie, w roślinie kawy
jest jakaś zmiana w kodonach, ale nie. To, co chcieli powiedzieć autorzy tych artykułów, to to, że odczytano sekwencję genetyczną, czyli sekwencję całego genomu, ogółu materiału genetycznego danego organizmu. Kod został złamany. Rasa dobrze, jeszcze w latach 60. Teraz, jak dzieje się ta magia? Czyli jak dochodzi do tego, że to, co zapisano w tej tabeli, jest rzeczywistością, czyli jak przebiega biosynteza białek i przekład tej informacji, czyli translacja. Zwracam Państwu uwagę, wśród podsumowaniem, że sekwencja zasad w DNA przekładana jest na sekwencję RNA 1 do 1, a następnie poszczególne trójki zasad, kodony, przekładane są na sekwencję aminokwasów w białku. I taka znacząca sekwencja, w pierwszym przybliżeniu możemy powiedzieć, że sekwencja kodująca RNA i przez to również białko lub tylko RNA, bo cały proces może się zatrzymać na tym poziomie, ją możemy nazwać genem. To będzie taka nasza robocza definicja. Teraz do zajścia translacji potrzebna jest ładna, mała maszyna molekularna, którą nazywamy ribosomem, a poza tym substraty, czyli mRNA, który już znamy, z liniową sekwencją zasad oraz coś, co jest pośrednikiem między jednym językiem a drugim. Związek, który nazywamy tRNA, czyli transportującym RNA. Ma to do siebie, że z jednej strony jest w stanie rozpoznać na zasadzie komplementarności kodon w mRNA, a z drugiej strony, i to dosłownie z drugiej strony, wiąże aminokwas. Teraz na szybkiej animacji zobaczą Państwo, co się dzieje w miarę tego, jak kolejne trójki są rozpoznawane przez tRNA. Ona też się zapętli. Jest przyłączenie kolejnego tRNA i jednocześnie tutaj na górze, wrócimy do początku, jednocześnie tutaj tworzy się wiązanie pomiędzy kolejnymi aminokwasami budującymi białko. I w ten sposób wydłużany jest łańcuch białkowy razem w trakcie sczytywania informacji w mRNA. Ta animacja pokazuje też jakby kluczową zasadę samego kodu, że kod jest niezachodzący. To znaczy czytamy jedną trójkę, następną trójkę i następną trójkę, a nie na przykład tę trójkę i przesuwamy się tylko o jeden i mamy kolejną i przesuwamy się... Nie. Kod jest niezachodzący. 3, 3, 3 i tak dalej. I wynika to jakby z samego mechanizmu, w jaki syntetyzowane są białka na rybosomach. Niemniej trzeba pamiętać, że kluczowe przy tym jest to, gdzie zaczniemy odczyt? Proszę zwrócić uwagę, ta sama sekwencja może być odczytywana od pierwszego nukleotydu, wtedy mamy jedną wersję translacji, ale jeżeli zaczniemy od drugiego, ramka odczytu przesunie się nam i dostajemy zupełnie inny aminokwas. Więc koncepcja ramki odczytu jest kluczowa do zrozumienia, w jaki sposób należy interpretować sekwencje w DNA, gdzie znajdować początek i koniec genu, ale jak Państwo pamiętają, mamy sygnały start i mamy sygnały stop, które pomagają nam w ustaleniu dobrej ramki. Tu oczywiście ktoś może zwrócić uwagę, że pokazuje tylko 3 ramki odczytu, podczas gdy DNA jest dwuniciowy i tak naprawdę ramek odczytu jest 6, bo możemy czytać DNA w tę stronę albo w drugą. Ale żeby nie zaciemniać obrazu, pokazuje tylko 3. I teraz kodon stop, o czym powiedziałem wcześniej, kończy biosyntezę białka, rozmontowując nam całość rybosomu. Proszę zwrócić uwagę, rozpoznaje, ale nie ma żadnego aminokwasu. Koniec zabawy.
Zniknęło nam tu wszystko, zniknął nam najważniejszy element, czyli łańcuch aminokwasów. A to właśnie jest produkt, do którego dążyliśmy, odczytując informację genetyczną w DNA. Sekwencja aminokwasów w białku warunkuje jego strukturę wyższego rzędu. Najpierw na poziomie lokalnym, potem na poziomie całych białek, a potem na poziomie nawet kompleksów złożonych z różnych podjednostek białek albo wręcz z różnych oddzielnych białek wielkiej skali. To jest oczywiście do rozpatrzenia w trzech wymiarach. Gdy patrzyliśmy na sekwencję DNA, owszem, ona była trójwymiarowa, widzieliśmy ten model, ale jednak najbardziej zależało nam na zwróceniu uwagi na samą sekwencję. Tutaj sekwencja białek ze względu na inne, bogatsze niż DNA właściwości chemiczne warunkuje nam to, że łańcuchy aminokwasowe tworzą skomplikowane formy trójwymiarowe. I proszę Państwa, biorąc pod uwagę to, że występujących w naturze białkach występuje 20 aminokwasów, liczba możliwości, w jakich możemy dostać sekwencję białkową, jest niebotyczna, bo jeżeli wyobrazimy sobie sekwencję o 100 aminokwasach, no to jej skład to jest w pierwszej pozycji aminokwasowej 20 wariantów, razy 20 wariantów w drugiej, razy 20 wariantów w trzeciej i tak dalej. Czyli 20 do potęgi setnej. A 100 aminokwasów to najmniejsze białko. 20 do setnej to mniej więcej 10 do 130. Jeśli się nie mylę, liczba atomów we wszechświecie to jest 10 do 80. Więc to jest niesamowita liczba kombinacji. Jest to tak duża liczba kombinacji, że wszystkie warianty białek nie mogą istnieć naraz, ani nigdy nie zaistnieją w historii wszechświata najprawdopodobniej, chociaż nie wiem, jakie są bieżące modele. Niemniej ta liczba dotyczy białek o wielkości 100 aminokwasów. Największe białko, jakie znamy, ma 30 tysięcy aminokwasów. Więc nawet nie będę próbował tutaj wykładników potęg przeliczać. Krótko mówiąc, białka są ogromnie zróżnicowane. Jak mówię, klasyk kuliste w kształcie grzyba i cygara. I bogactwo tych struktur odpowiada bogactwo funkcji, bo to białka robią. Białka robią rzeczy. Przede wszystkim białkowe enzymy są katalizatorami reakcji metabolicznych. To taka ładna, kolorowa mapa. Ja stojąc tutaj też nie mogę tego odczytać, więc proszę się nie przejmować. Główne szlaki metaboliczne, które występują u organizmów żywych. Tutaj wariant dla człowieka, niektóre są poszerzone. Tutaj wariant dla połeczki okrężnicy, Escherichia coli. A przy zmianie slajdów widzą Państwo niewielkie zmiany. Za to wszystko odpowiadają białka. Te wszystkie kropeczki tutaj oznaczają białko, które sprawia, że dana reakcja może zachodzić w warunkach komórkowych. Krótko mówiąc, jest katalizatorem tej reakcji. Ale białka pełnią też funkcje strukturalne, transportowe, receptorowe, regulatorowe i tworzą też maszyny molekularne, które nie tylko dają nam statyczną funkcję, ale też funkcję dynamiczną przy produkcji energii, przy transporcie wewnątrzkomórkowym, czy nawet transporcie, czy poruszaniu się całych komórek. I już, proszę Państwa, i to cała biologia molekularna. Patrzę tutaj na jedną panią profesor, na drugą panią profesor. Słucham? I to wszystko się dzieje. Nawet bez jądra. U bakterii nawet nie ma jądra. To wszystko, proszę Państwa. To jest absolutnie wszystko. To jest minimum minimorum, które jest potrzebne do zrozumienia tego, co się w biologii molekularnej dzieje. DNA z czterema literami, które jest zdolne do powielenia, replikacji. Transkrypcja, czyli przepisywanie tej informacji na mRNA. Zamiast T mamy U, ale reszta tak samo. I wreszcie translacja, czyli tłumaczenie tego języka na język 20 aminokwasów w białkach. Ta sama sekwencja nukleotydów, kolejność nukleotydów
odpowiada kolejności aminokwasów w białkach. Białka odwalają brudną robotę. I teraz przypominałem sobie wcześniej, żeby Państwu powiedzieć coś o tych białkach. Teraz już Państwo wiedzą, że mówiąc o białkach, nie mam na myśli tylko tego elementu naszej diety, że jedzmy białko, tak? Białko. Mięso z kurczaka. To nie, ale przypomina mi się taka anegdota, jak to na Politechnice Warszawskiej moi znajomi mieli projekt naukowy obmyślony, na który chcieli dostać finansowanie samorządu studenckiego. I na Politechnice no, większość osób nie ma do czynienia z biotechnologią. I oni przedstawili ten projekt, mówili, że oni ich interesuje właśnie produkcja białka takiego, owakiego. No i to się podobało, samorząd stwierdził, że bardzo ładnie, to jest fajne, aż w końcu ktoś zapytał z zupełnie innego wydziału, nie z biotechnologii, ale co z tymi jajkami? Jak zupełnie nie wiedzieli, no bo białka, to ile jajek na to pójdzie? Proszę Państwa, nie białko, tylko białko. Mam nadzieję, że już rozumiemy, jaka jest różnica. Niestety, no tak się utarło, piękna polska nazwa na białka. Białka są białe często, jak się je ekstrahuje, ale no, proteina brzmi tak bardziej nobliwie. Niemniej zostajemy przy białkach. I proszę Państwa, jeszcze jeden rzut oka na to. To jest wszystko. Tenże centralny paradygmat jest kluczowy. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Może ktoś ma jakieś pytanie w tym momencie? Jeszcze jest szansa, żebym w tym momencie rozwiał wątpliwość. Słucham. Niekoniecznie. Nie, może być wydzielone poza komórkę, ale to tyle. Białka nie tworzą się, białka się nie replikują, DNA się replikuje. Jeszcze jedno pytanie? Jak ta struktura broni się przed wodą? Proszę Państwa, to wszystko jest zamknięte, nieprzypadkowo to wszystko jest zamknięte w komórkach. Nieprzypadkowo to wszystko jest zamknięte w komórkach. A w komórkach jest tak gęsto, że woda w takim, podejściu makroskopowym, jakie najczęściej mamy na myśli, pewnie zadając takie pytanie, nie jest to problemem. Bezpośrednio. Natomiast nieprzypadkowo te wszystkie procesy, i to jest najważniejsze z możliwych odpowiedzi na to pytanie, nieprzypadkowo te wszystkie procesy są oddzielone od środowiska przez to, że zachodzą w komórce, w wydzielonym kompartmencie ze środowiska. Swoją drogą to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo właśnie struktura komórkowa jest niezbędna do tego, aby żeby te procesy miały miejsce. Oczywiście niezbędna z gwiazdką, bo możemy to zrobić in vitro w laboratorium, ale w naturze struktura komórkowa jest niezbędna. Tak? Osiadło? Nie, jeszcze jedno pytanie. Słucham. DNA się replikuje, to musi skądś brać. Oczywiście. Oczywiście. To jest to wszystko, co tam krąży dodatkowo w komórce. Jest syntetyzowany przez białka chociażby. To na tych albo ze środowiska. Poszczególne cegiełki, poszczególne substraty występują w środowisku. Te bardziej skomplikowane substraty powstają na skutek reakcji metabolicznych katalizowanych przez białka i są gotowe do włączenia w powstający DNA. Oczywiście tu już Państwo myślą zatem, co było pierwsze, jajko czy kura, i bardzo słusznie, my też o tym myślimy, ale to chyba na czas dyskusji ta dywagacja. Proszę Państwa, jak spojrzymy na drzewo życia, takie najnowsze, to kluczowe jest to, żebyśmy zrozumieli, że te zasady rządzą wszystkim, co znamy. Tak samo replikuje DNA i produkuje białko Escherichia coli, tak samo robimy to my, że tu nie akurat nie ma człowieka, ale na drzewie życia no, my jesteśmy tutaj w takiej bardzo małej
gałązce w taksonie opistokonta. Nie wiem, czy coś Państwu to mówi. Mi też nie mówi, bo ja się boję tych takich bardzo złożonych stworzeń, jak grzyby, jak wszystko, co jest większe od bakterii. To wszystko, cała ta złożoność i cała ta różnorodność życia opiera się na tej samej zasadzie. I według mnie to jest piękne. Naprawdę. A jednocześnie takie smutne. Że to tak, już? Tu przyszedł, powiedział w pół godziny i to wszystko? No tak, proszę Państwa, tak. Bo gdzieś tu był kiedyś organizm, od którego to się zaczęło. Nie wiem, jak wyglądał, to jest takie wyobrażenie. Wiem, jak miał na imię Luka. Luka, czyli ostatni uniwersalny, wspólny przodek wszystkich organizmów. Luka żył sobie jakieś 3,5 miliarda lat temu. I proszę Państwa, wszyscy pochodzimy od Luka. Wszystkie bakterie, wszystkie bardziej złożone organizmy pochodzą od Luka. Był to ostatni nasz wspólny przodek. I teraz uwaga, kluczowe jest to, żeby Państwo nie myśleli, że to była pierwsza komórka. Albo że to był jedyny żywy organizm, który 3,5 miliarda lat temu żył. Nie. Tak nie jest. Że jeżeli się cofniemy do bliżej nieokreślonego kiedyś, najprawdopodobniej było tam wiele linii takich prostych z dzisiejszego punktu widzenia organizmów komórkowych, ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, jak idziemy z pokolenia na pokolenie i zwracać szczególnie uwagę na ten czarny punkt, że niektóre linie wymierały, niektóre sobie radziły coraz lepiej, wypierając pozostałe, aż obecnie dochodzimy do momentu, kiedy wszystko, co znamy, jest potomkiem czegoś, tylko jednego wariantu. I ten Luka przy takim schemacie byłby gdzieś tutaj. Ostatni wspólny przodek. To nie znaczy, że wcześniej jeszcze czegoś nie było. Było, tak? Ale wszystko, co znamy, trzyma się dogmatu biologii molekularnej, co znaczy, że replikacje, rybosomy, DNA, transkrypcja, aminokwasy, tRNA i to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, odziedziczyliśmy po Luka. Czyli to już był dość skomplikowany organizm, niemniej bardzo efektywny, skoro jego dzieci, w tym i my, wyparły wszystko inne. Przynajmniej tak nam się wydaje. Przynajmniej nie znaleźliśmy jeszcze nic innego na Ziemi. I co jest niesamowite, to to, że o tym, co Luka potrafił, możemy wnioskować na podstawie porównań sekwencji DNA albo sekwencji białek, bo one nadal pozostają bardzo podobne, a dzięki tej liniowości, którą tak podkreślałem cały czas, sekwencja do sekwencji, to możemy porównywać sekwencje ludzkie, tutaj sekwencje białkowe, z sekwencjami, to wszystko to bakterie, i nadal widzimy, że po miliardach lat ewolucji w tych samych miejscach w łańcuchu aminokwasowym są te same aminokwasy. To jest akurat dla białka, które buduje rybosomy, które buduje te maszyny molekularne, w których zachodzi synteza białka. I to też jest niesamowite. To jest żywy dowód ewolucji, gdyby jeszcze potrzebowała dowodów. I to wszystko, proszę Państwa, po to, żeby zrozumieli Państwo, co mam na myśli, mówiąc życie 2.0. To jest życie 1.0. To jest życie 1.0. A więc co zrobili Fredens i współpracownicy w tymże podobno niesamowitym artykule sprzed miesiąca? Otóż proszę Państwa, już to powiedziałem, ale teraz trochę inaczej Państwo na to spojrzą. Oni wzięli na warsztat genom Escherichia coli, pałeczki okrężnicy, najbardziej modelowego z modelowych organizmów, których używamy w biologii molekularnej, i go zrekodowali, czyli zmienili w bardzo specyficzny sposób. Otóż pozbawili go kodonów dla seryny i jednego kodonu stop. Już to powiedziałem, ale teraz mam nadzieję, że Państwo patrzą na to zupełnie inaczej. Czyli wróćmy do naszej tabeli. Normalnie mamy 64 warianty kodonów, co już Państwo wiedzą. To, co zrobiono w tym przypadku,
to z całego materiału genetycznego tej bakterii usunięto wszystkie miejsca, wszystkie kodony UCA, a na poziomie DNA powinienem powiedzieć TCA i TCG, oraz jeden z kodonów stop, TAG. Krótko mówiąc, ta bakteria wykorzystuje tylko 61 kodonów. I to już coś, proszę Państwa. Tak, ale nie uprzedzajmy faktów. Zastąpiono innymi kodonami. To już coś, proszę Państwa, bo się okazuje, że coś, co przez kilka miliardów lat ewoluowało, może zostać zmanipulowane. To nie jest tak, że opcja z 64 kodonami jest jedyną możliwą i organizm, który nie wykorzystuje 64 kodonów, nie przeżyje. Przeżyje. To już jest jedna z pierwszych osiągnięć tej pracy. I rzeczywiście ten proces polegał na zastąpieniu kodonów. To znaczy zamiast kodonów TCG i TCA wprowadzono kodony synonimiczne, też kodujące serynę AGT albo AGC i podobnie w przypadku kodonu STOP. Wszystkie powtórzenia trójek TAG zamieniono na TAA. Wszystkie powtórzenia w sek... Tak, to dalej była seryna. To dalej była seryna. Więc dostaliśmy zrekodowany genom bez trzech kodonów. I teraz, jak Państwo mogą się domyśleć, to nie było proste, ponieważ takich kodonów w genomie było powyżej 18 tysięcy. Genom Escherichia coli to około 4 miliony liter AGC, TG, CC, TGT. Ponad 18 tysięcy razy w sekwencjach kodujących białka albo w sekwencjach kodujących RNA występowały te trzy kodony. To jest przedstawione na tej rycinie w postaci tego czerwonego kółka. To nie jest kółko, to są kreseczki, które obrazują, ale jest ich tak dużo, że się zlewają. Nawet z mojej perspektywy one się zlewają. I proszę Państwa, nie zrobiono zatem tego ręcznie. Zrobiono to w ten sposób, że cały genom syntetyzowano chemicznie. I to jest kolejne wielkie osiągnięcie tej pracy. Mało tego, wzięto też pod uwagę, to taka dygresja mała, ale ważna, wzięto też pod uwagę, co się dzieje, jeżeli mamy geny, które za siebie zachodzą, bo to się zdarza. Możemy odczytywać, tak jak wspominałem, sekwencje genu na jednej nici i na drugiej, czasami one ze siebie zachodzą w ten sposób albo w ten sposób. Żeby się nie bawić, nie myśleć, jak jedna zmiana na jednej nici zmieniłaby sekwencji na drugiej, to zmieniono to, zrekodowano, zduplikowano niektóre części, wskutek czego otrzymano geny, które od siebie nie zachodzą, w których można było wprowadzić zmianę. Taka mała dygresja, może Państwo stwierdzą, że mało istotne, ale myślę, że biolodzy docenią, bo to też nietrywialne. Kilkadziesiąt przypadków było do rozwiązania w ten sposób. I wracając, to byłoby bardzo trudne, żeby robić to klasycznymi metodami biologii molekularnej, czyli przez manipulację naturalnym genomem, podstawianie tych nukleotydów. Zrobiono zupełnie inaczej. Po prostu zamówiono ten genom w kawałkach z firmy. Nie będę podawał nazwy, żeby nie robić kryptoreklamy. W bardzo krótkich kawałkach, bo jeszcze nie jesteśmy w stanie bardzo długich sekwencji DNA syntezować chemicznie. To było 1000 do kilku tysięcy, a potem mozolnie je składano, dodając do genomu fragment po fragmencie. To szare koło obrazuje genom. To jest jeden mały fragment. Tam w drugim kroku już pojawia się drugi. Tu się pojawia trzeci. Tu się pojawia czwarty. I tak dalej. Oczywiście były metody sprawdzania na każdym etapie, że wszystko jest w porządku i że rzeczywiście dochodzi do łączenia tych sztucznie syntetyzowanych fragmentów DNA, które miały zmienioną sekwencję. Ale to szczegóły nieistotne dla zrozumienia sprawy. Potem duże fragmenty
etapami, krok po kroku łączono, aż udało się uzyskać genom, który w całości składał się z fragmentów, które oryginalnie były syntetyzowane chemicznie, dokładnie tak, jak ta grupa badawcza sobie tego życzyła, czyli bez trzech kodonów. Wiele to nie zmieniło. To bardzo na tej mikrofotografii nie jest duże powiększenie, więc te małe kropeczki to bakterie. Nie są Państwo w stanie tego zobaczyć tutaj, ale już wykres trochę mówi, że te sztuczne komórki SYN61 są odrobinę dłuższe niż zwykłe komórki, wyjściowe komórki E. coli, z których startowano, i troszkę wolniej rosną. Sprawdzano na różnych podłożach, w różnych temperaturach, jak sobie te bakterie radzą, i tak średnio 1,5 razy wolniej, czyli mają dłuższy czas pomiędzy generacjami niż wyjściowe komórki Escherichia coli. Tak, to jest ta sama seryna. Białko już nie powinno być. Nie, ale wprowadzono jednocześnie parę zmian w tych... A poza tym, to takie off record, poza tym sama sekwencja nukleotydowa też jest ważna z punktu widzenia regulacyjnego. Nie tylko białka, ale samo DNA też ma właściwości regulatorowe, więc jest to też ważne. I co z tego, proszę Państwa? I co z tego tak naprawdę? To jest bardzo dobre pytanie. Ja zwróciłem u Państwa uwagę, że tak, usunięcie kodonów w całym organizmie to jest coś. Robiono to już wcześniej, ale nie na taką skalę. Synteza chemiczna całego genomu Escherichia coli to jest coś. To jest rekord. 4 miliony par zasad to jest dotychczasowy rekord. Wcześniej się to nie udawało, ale to nie wzięło się z powietrza, proszę Państwa. To jest efekt rozwoju dziedziny, którą nazywamy biologią syntetyczną, która wyrosła z biologii molekularnej stricte, a która w ostatnich latach, tu jak Państwo spojrzą na tę strzałkę, to tu tylko mamy 2006, 9, 16, 17. Wiele się działo w ostatnich latach. I to jest, tak jak powiedziałem, kolejny krok. Bardziej wydaje mi się, że sens miałoby organizować ten wykład na ten temat, gdybyśmy się spotkali parę lat temu, kiedy stworzono poprzedni, pierwszy genom, całkowicie sztucznie syntetyzowany chemicznie i złożony w całość kawałek po kawałku, genom nazywany JCVI-SYN1-0 w grupie Craiga Ventera. Swoją drogą, to ciekawa postać, zwrócę tylko Państwa uwagę, że Craig Venter założył Instytut Craiga Ventera. Resztę mogą Państwo sobie doczytać. Ale Sanger też pracował. Tak. To był poprzedni rekordzista. 4 razy mniejszy genom niż Escherichia coli. I był to genom bakterii o nazwie mykoplazma. Nieprzypadkowo, bo mykoplazmy, proszę Państwa, mają najmniejsze genomy. Jedne z najmniejszych genomów spośród wolno żyjących organizmów. Jak spojrzymy, gdzie jesteśmy my, czyli ssaki, to nasz genom ma 3 miliardy par zasad, jeszcze razy 2, bo podwójny zestaw chromosomów. Natomiast mykoplazma 1 000 000. Na drzewie życia one się całkiem ładnie nam pasują, bo się tutaj lokalizują, ale nadal są to bakterie, przy czym bez ściany komórkowej, więc łatwo do nich coś wprowadzić. W tym przypadku cały chromosom sztucznie stworzone i zrobiono to bardzo ładnie i elegancko. Otóż z jednego szczepu mykoplazma, z mykoplazma capricolum usunięto genom i wprowadzono sztucznie stworzony genom, ale nie był to tak zrekodowany genom, jak w przypadku tej Escherichia coli, o której mówiłem. To był plagiat naturalnego genomu. To był sztucznie syntetyzowany, prawdziwy genom, który normalnie ma mykoplazma mycoides. Ale zrobiono go od podstaw, od syntezy chemicznej, poprzez składanie większych fragmentów, i to w drożdżach,
A potem przeniesiono do Mycoplasma capriculum, a wyparto oryginalny genom i tak stworzono tak naprawdę pierwszy organizm całkowicie syntetycznym genomem. I znowu mogliby Państwo powiedzieć, co z tego? No to już było w ogóle, to już rekord pobity. To po co ja o tym mówię? Otóż dlatego, że to był punkt wyjścia tylko. Wiesz, grupa Ventera postawiła sobie pytanie, no dobra, to jest taki mały genom naturalny, ale czy możemy go jeszcze zmniejszyć? Innymi słowy, zapytali, co jest absolutnie niezbędne w komórce, żeby żyła. No więc na bazie tego genomu zaczęto projektować zredukowany genom. Jeżeli zaczęto się zastanawiać, może wyrzucimy tę sekwencję kodującą to białko i tę sekwencję i zobaczymy, czy bakcyl przeżyje. I tak robiono, proszę Państwa. I w 2016 roku na przykład udało się zejść z poziomu 901 genów kodujących białka i RNA do 473 w trzeciej wersji genomu. I to już jest tylko 500 000 par zasad i nadal bakteria żyje i ma się dobrze. A tak wygląda. Bardzo malutka. Kolory są oczywiście arbitralnie dobrane. Mało tego, proszę Państwa, ten genom w wersji trzeciej został poszatkowany i poskładany na nowo. To znaczy, o ile w wersji podstawowej geny, które odpowiadają za różne funkcje w komórce, są mniej lub bardziej przypadkowo rozłożone, to przy syntezie tego genomu pogrupowano je według funkcji. A to za transkrypcję odpowiada, a to za translację, a to za katalizowanie reakcji enzymatycznych, zwykłych, metabolicznych, a to za coś innego, nie do końca wiemy za co. Bo nadal, proszę Państwa, w tym trzecim organizmie 17%, czyli 149 genów, ma nieznaną funkcję. Nie wiemy, co robią. Nie wiemy, co robią białka, które te geny kodują. Co robią białka, powinienem powiedzieć, kodowane przez te geny, żeby Państwo tutaj syntaktycznie to dobrze zrozumieli. Tak. Ale są konieczne i nie można się ich pozbyć. Oczywiście nie zostawiono sobie tego tak. Prace trwają. Już w tym roku, to był bardzo dobry rok dla biologii syntetycznej, w tym roku udało się im zejść do poziomu 91 nieznanych genów. To jak porównamy to do tego, co wiemy o Escherichia coli, no to robi wrażenie. To są wszystkie białka, na szaro te, których nie wiadomo, co robią. U Escherichia coli nie wiadomo, co robi 1780 białek. To więc pogoń trwa, wyścig trwa i zobaczymy, co będzie dalej, ale już teraz robi się rzeczy bardzo eleganckie, mianowicie mając ten minimalny genom, wiedząc prawie, co koduje każdy gen, można odtworzyć z bardzo dużą dokładnością wszystkie szlaki metaboliczne, które są w tej bakterii. My to robimy też dla bardziej skomplikowanych, naturalnych bakterii, ale tutaj mamy czystą sytuację. Tam jest absolutnie tylko to, co tam wprowadziliśmy. Nic innego. Więc można cały metabolizm zmodelować. Mało tego, można to poprzeliczać na współczynniki i stwierdzić, ile każdego związku, ilu z tych substratów potrzebnych do budowy wszystkich tych biocząstek się znajduje i jak wygląda całe równanie, powiedzielibyśmy, chemiczne dla tej bakterii. I co więcej, w tej pracy z tego roku grupy Ventera, co mi się bardzo podobało, a co rzadko się dość pojawia w publikacjach naukowych, muszę Państwu przyznać, jest to, że na samym końcu po dyskusji wyników autorzy piszą wprost, co jeszcze trzeba zrobić. I nie mówią, że my to zrobimy, ale my zapraszamy. Mamy jeszcze sporo wątpliwości. Mamy wytypowanych 13 genów, które chyba da się usunąć, może się uda. I mamy jeszcze 25 propozycji dalszych eksperymentów. Biochemicznych, genetycznych, które warto byłoby zrobić. Pełna transparentność idą na to, żebyśmy doszli do momentu, w którym rzeczywiście możemy uzyskać minimalny genom. Arbitralnie wybrany był punkt startowy, oczywiście. Niemniej wnioski z tych badań mają długofalowe znaczenie. I proszę Państwa, czy to już wszystko? Prawo nagłówków Bettridge'a? Oczywiście nie, to nie jest wszystko. I na szybko
jeszcze dwa elementy, które jeszcze bardziej w Państwu w głowie powinny namieszać, bo powiedzieliśmy, że można zredukować bardzo naturalny genom, że można poprzestawiać kolejność genów, że można usunąć pewne kodony z tego uniwersalnego kodu genetycznego. Ale robi się jeszcze więcej, proszę Państwa. Poza 20 aminokwasów białkowych dodaje się niestandardowe aminokwasy do kodu genetycznego. To jest dość skomplikowane, jeżeli bym miał o tym opowiadać, dlatego nie będę teraz opowiadał, w jaki sposób się do tego dochodzi, też elegancko, ale manipuluje się tak genomem żywych bakterii, że one są w stanie asocjować inny kodon z całkiem nowym aminokwasem i to nie jednym z tych 20, ale zupełnie egzogennym, zupełnie takim, który im dajemy z zewnątrz, który normalnie w przyrodzie nie jest wykorzystywany do produkcji białek. I to ma już niesamowite zastosowania w produkcji leków, produkcji przeciwciał, produkcji szczepionek. To są tylko zastosowania terapeutyczne, ale łatwo sobie Państwo mogą wyobrazić, że skoro możemy zamienić aminokwas naturalny na każdy inny, a aminokwas może mieć niemal dowolną tą grupę boczną, o których wspominałem wcześniej, to tak naprawdę z tej wielkiej liczby możliwości dostajemy jeszcze większą liczbę możliwości. Czyli możemy produkować białka, które w tym momencie nawet nie miałyby szans zaistnieć w naturze. Jakież to ma znaczenie dla chemii, dla przyszłości chemii polimerów, tworzyw sztucznych, biologii molekularnej samej, możemy dyskutować. I proszę zwrócić uwagę, że jakże dobrze wpisują się w te badania te wyniki, które uzyskali w tym roku naukowcy z Cambridge, bo oni uwolnili 3 kodony do zagospodarowania. Teraz możemy zmienić jeszcze bardziej tę naszą wyjściową bakterię, ażeby kodon UCA na przykład kodował 21 nienaturalny aminokwas i tak dalej. Co jest to naturalny krok w tego typu badaniach. Ale na koniec jeszcze większe wow, proszę Państwa, bo też w tym roku doniesiono, że oto DNA wcale nie musi mieć tylko 4 nukleotydów. Dołożono do niego 4 kolejne. Nazwano to ładnie Hachimoji. Powinienem powiedzieć Hachimoji. Albo nawet Hachimoji DNA, bo nazwa jest japońska, oznacza 8 liter. I oprócz C parującego z G i T z A dodano Z parujące z P i S parujące z B. Grupa Steve'a Bannera. Przypadek. I proszę Państwa, owszem, też nie pierwszy tego typu eksperyment, bo przecież to tylko związki chemiczne. Można syntezować takie, które będą pasowały. Ale te pasują wyśmienicie, ponieważ helisa, która jest tworzona na bazie tych 8 nukleotydów, ma dokładnie te same właściwości, co helisa DNA naturalna. I ba, ulega transkrypcji, czyli na jej podstawie można stworzyć RNA. To jeszcze nie zostało wprowadzone do komórek. Nie wiadomo, jak by się to miało zachowywać i jak przede wszystkim zaplanować taki eksperyment. Ale wcale się nie zdziwię, kiedy za rok, może 2, może 3, w prasie, tak jak na początku, zobaczę nowy nagłówek, który będzie mówił jeszcze najnowsza forma życia. A to tylko kwestia czasu, proszę Państwa. Zbierając to wszystko w całość, jako się rzekło, potrafimy syntezować, restrukturyzować, rekodować i redukować informację genetyczną i to w skali całych genomów, bakteryjnych na razie, ale to nadal genom. Co więcej, jesteśmy w stanie tworzyć DNA z więcej niż 4 rodzajami zasad, białka z więcej niż 20 aminokwasami. Pozostaje więc zatem pytanie, które pewnie zadadzą mi Państwo, więc wyprzedzam. Czy w takim razie to wystarcza, żeby nazwać to sztucznym życiem? Zostawiam Państwa z tym pytaniem na, myślę, dyskusję. Dziękuję bardzo za uwagę.